Drużyna Giej ma lepszy futsal. Leszno przegrała z Red Devils Chojnice ostatni mecz ligowy w Lesznie. W niedzielę drużyny ponownie spotkały się w hali Trapez, tym razem w meczu 1.32 halowego Pucharu Polski. Niestety drużyna z Chojnic ponownie okazała się lepsza i mecz zakończył się przegraną leszczyńskiej drużyny. Samo spotkanie zakończyło się remisem 2-2, o wygranej Czerwonych Diabłów zadecydowały dopiero rzuty karne. Kibice obecni na hali Trapez nie mogli narzekać na brak emocji. Spotkanie było wyrównane, a na pierwszą bramkę trzeba było czekać do 17 minuty. Goście nie nacieszyli się długo wynikiem 1-0. Wynik wyrównał Jan Martin, a po bramce Piotra Pietruszko pierwsza połowa zakończyła się 2-1 dla drużyny z Leszna. W drugiej połowie posypały się faule, na bramkę trzeba było czekać do samego końca spotkania. Niestety na 23 sekundy przed gwizdkiem zdobył ją zawodnik Red Devils Chojnice. Spotkanie nie rozstrzygnęła także dogrywka. Awans do 1.16 halowego Pucharu Polski dała Red Devils Chojnice dopiero seria rzutów karnych. Czerwone Diabły trafiły do bramki 3 razy, Leszczynianie tylko 2.